potężny ciągnik, który tutaj ze sobą dzisiaj mamy i prezentujemy, Terrus 300. 300-konny ciągnik jest wyposażony w system telematyczny. Będziemy ten ciągnik kontrolować, gdzie jest, co robi i śledzić jego techniczną stronę. Za chwilę wejdziemy do środka. Jesteśmy w środku w kabinie, dokładnie ekran, który przed chwilą widzieliśmy na ekranie PC-ta. Ten ekran dokładnie widzi operator w maszynie, tak jak my w tej chwili, a serwis czy wsparcie techniczne będzie widziało dokładnie te same 7 ekranów. Jeśli my tutaj coś wybierzemy, chociażby sprawdzenie dokładności satelitów, mamy prawie 1 cm dokładności RTK, to wszystko tu, jak klikamy, te wszystkie funkcje, które chcemy zobaczyć, które nam się będą wyświetlały, te same funkcje będzie widział w czasie rzeczywistym nasz serwis techniczny czy wsparcie techniczne w trakcie pracy. My tu przy okazji jeszcze mamy za moimi plecami kamerę, której obraz będziemy pokazywać też na telewizor. To wszystko jest w czasie rzeczywistym, w trakcie pracy, po to, żeby ułatwić tą pracę.